Boom, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio zbudowaliśmy taką oto widlę, jeżeli jej nie widzieliście, to gdzieś tam w prawym górnym rogu chyba będzie, tam jest chyba prawy górny róg, odnośnik do całej playlisty z domkami. Prosiliście mnie o to, żebym zbudował jakiś domek taki bardziej startowy, tudzież znalazłem dla was projekt na internecie. Nie wiem dokładnie, czy to jest projekt, bo wiele twórców robiło ten projekt na różnych forach, dlatego nie wiem, kto stworzył ten projekt jako pierwszy, więc po prostu nie będę podlinkowywał, powiem tylko tyle, że to nie jest mój projekt. Domek wygląda w taki oto sposób. W środku jest bardzo duży. Działki, jakiej potrzebujecie do tego, to jest 21 długości, w sensie 21 tak, na 19 szerokości. Nade mną oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, chcecie mieć wymiary dzień wcześniej, to zapraszam na mojego Instagrama. Nade mną się wyświetli 5 ostatnich followów. Dzięki mordeczki za followki. W środku ten domek wygląda w taki oto sposób. Ja go tutaj nie urządzałem za bardzo, zrobiłem tylko po prostu to. Tutaj jakieś schodki na górę. Miejsca jest naprawdę moim zdaniem bardzo dużo. Tu u góry możemy sobie zrobić jakąś sypialnię czy coś. No mega to wygląda, jest tu bardzo dużo miejsca, taki fajny startowy domek. Do tego jest dość szybki w wykonaniu. Także jeżeli chcecie mieć wymiary dzień wcześniej, zapraszam na mojego Instagrama. Link w opisie. A my przejdźmy w takim razie do budowy tego domku. Czerwone elementy to odstępy właśnie odnośnie wymiarów. Wymiary na tym odcinku będą oznaczały odległość odtąd dotąd. Nie, tak jak za... Bo przeważnie było tak, że wymiary były załóżmy odtąd dotąd. Teraz wymiary są odtąd dotąd i pokazują odstęp między drewienkami. To tylko tyle wam powiem, one się już wyświetliły nade mną. Czerwone to odstęp 3, niebieskie to odstęp 5. W takim razie zacznijmy. Tutaj na początku budujemy o 2, 5 odstępu 2, 3 odstępu 2, 5 odstępu 2, w tą stronę. Oczywiście ja buduję od przodu, nie? Tutaj mamy odstępu 3 i budujemy na 4. Tutaj tak samo, 5 odstępu na 4, 3 odstępu na 4, 5 odstępu na 4. Ok, tutaj natomiast robimy tak samo odstępu 3 i odstępu 3 i też na 4. Tutaj robimy odstępu 5 i na 3. Tutaj też na 3. Tutaj na 4 z powrotem. Tu jest ogólnie taki kwadracik 5 na 5 na 5. W sensie odstępu między filarami oczywiście. Tutaj odstępu jest 3. Jeżeli ktoś ma problem z tym, to radzę po prostu na początku odcinka zatrzymać sobie i wybudować sobie to na spokojnie. Mamy tu, tak to wygląda, jeśli chodzi o filary. Tu mamy 5 odstępu, 3 odstępu, 5 odstępu, 3 odstępu. Tu jest oczywiście wszędzie 3 odstępu. I tutaj tak samo 3 odstępu, 3 odstępu, 5 odstępu, 5 odstępu, 5 odstępu, 3 odstępu, 5 odstępu, 3 odstępu, 3 odstępu, 5 odstępu, 3 odstępu i 5 odstępu. Myślę, że jest to jasne. Teraz tutaj robimy schodki i dookoła robimy coś takiego. Tak po prostu dookoła jedziemy, ok? Także ja to po prostu przyspieszę, żeby nie marnować waszego czasu. Ok. I mamy coś takiego. Skoro to już mamy, to tutaj między tymi filarami kładziemy sobie drewno. I tutaj oczywiście sobie to wypełniamy drewnem. Czyli ukośnik set, piąteczka. I mamy coś takiego. Wewnątrz ja sobie położę od razu podłogę z białego drewna. To jest set 5.2. I tutaj tak samo. Już mam od razu podłogę zrobioną. Komenda, której używam, to oczywiście jest Word Edit, jakby ktoś nie wiedział. Później już zrobię cięcie i sobie popodmieniam tą glinę na ten, na normalne. A teraz przejdźmy dalej do budowania. Na początek robimy sobie ze świerkowych desek coś takiego. I teraz oczywiście tutaj jedno okno. Tutaj robimy miejsce na drzwi. I tutaj tak samo jak tam, czyli okno. Teraz tutaj tak naprawdę cały czas zabudowujemy sobie, bo to nam nie robi.
tutaj również, chociaż tutaj ja sobie wprowadziłem modyfikację z oryginalnego projektu i tutaj sobie robię okno w ten sposób. Tutaj zabudowuję. Tutaj robię tak samo jak z tamtej strony, czyli robię sobie okno, tu robię sobie okno i tutaj również robię sobie okno. W taki oto sposób. Tutaj natomiast robię identycznie, czyli coś takiego, z tym, że tutaj sobie robię okno w ten sposób. I dobudowuję sobie to. A tak naprawdę mogę jeszcze sobie o dwa podciągnąć i w ten sposób. Czyli tutaj mamy łączną wysokość tego filara na poziomie 8 kratek. 8 kratek wysokości ten środkowy filar ma. Z drugiej strony oczywiście robimy identycznie tak samo, czyli pokażę jeszcze raz. Robimy coś takiego. I ten filar podnosimy jeszcze o 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I dajemy coś takiego. I mamy już tak naprawdę pierwszą część naszego domku zrobioną. Teraz natomiast tu jeszcze podnosimy o 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Robimy tutaj cyk, cyk. Coś takiego. I tak naprawdę możemy sobie to przeciągnąć aż na drugą stronę. W taki oto sposób. Tutaj również będzie wyżej. Coś takiego. Czekajcie, tutaj chyba w tym miejscu. W tym miejscu. W tym miejscu oczywiście idzie również łączenie. Zastanawiałem się, bo tutaj będą szły półpłytki, o, w ten sposób. Z białych desków. W taki oto sposób, o, będzie tutaj szło. No i myślę, że taki ogólny zarys, w sumie tak naprawdę możemy sobie przy okazji to połączyć. Jakoś specjalnie nam to nie robi. A to zawsze to będzie taki efekt od środka lepszy wizualnie. Coś takiego mamy na chwilę obecną zrobione. Widzicie, to się mega prosto buduje, mega szybko i przyjemnie. Teraz jeszcze tutaj dodajemy sobie coś takiego i tutaj coś takiego. I mamy już pierwszy etap budowy tak naprawdę zrobiony. Idąc dalej, możemy sobie zrobić tutaj od razu miejsce na doniczki i położyć tutaj naszą trawę. Tutaj oczywiście też będzie doniczka, więc sobie to od razu zrobię. Tutaj również. I tutaj po bokach również będą doniczki. W jaki sposób? W taki o. Na środku na 3. I tutaj doniczki. To po bokach będzie oczywiście, nie? Ja sobie od razu to po prostu zrobię, żeby pamiętać o tym. Bo później mogę zapomnieć, a to jest taki detal, który... No moim zdaniem daje trochę więcej uroku w ten budynek. I tutaj jeszcze w tym miejscu sobie stawiamy na równo z tym i z tym jeden blok drzewa. Jeden blok drzewa. Co dalej zrobimy? Chyba zaczniemy robić ściany te górne i samym dachem się zajmiemy również. Także robię cięcie i lecimy dalej. W takim razie zajmę się dachem. Robię tutaj coś takiego, oczywiście od przodu. Zajmuję się obecnie najwyższą częścią. Cyk, bajera. Tutaj robimy 2, 2 i tu będzie okno. Tu oczywiście trzeba to ładnie zakleić. Tutaj w takim razie robimy identycznie. I tutaj również robimy sobie dach w identyczny sposób. O kurde, spadło mi się. Mamy coś takiego zrobione. Teraz tutaj tą ścianę możemy sobie zabudować w pełni. Białym drewnem, białymi deskami. Natomiast tutaj robimy sobie tak, żeby było coś takiego.
i tu wtedy dajemy sobie ten słup i schodki, tego już nie będę robił, no bo tam to już widzieliście. Co ja jeszcze mogę tutaj wam pokazać takiego? No już chyba wszystko. Także teraz możemy przejść do głównego dachu, robimy obramówkę. W taki oto sposób ma wystawać o 1 i lecimy w taki oto sposób. Wszystko do samej góry i oczywiście tutaj w tą stronę. I z tej strony identycznie, także to przyspieszę. W taki oto sposób. Tutaj oczywiście możemy to pociągnąć dalej. Ten nasz dach. W taki oto sposób. Tutaj zaraz przekopiujemy tamtą stronę, więc w sumie nie mamy się o co martwić. Po prostu zrobię to w ten sposób. Właściwie zacznę może odtąd. I tutaj sobie to przekopiuję, żeby już tego nie robić na nowo. Ustanę sobie tutaj. Copy. Przejdę sobie na drugą stronę. Paste. I mamy identycznie przekopiowane. Teraz możemy zająć się dachem górnym. Dach górny robimy w taki sposób. Oczywiście tu już z białym drewnem skakujemy, bo jakżeby inaczej. Inaczej się nie da. To jest taki dwuelementowy dach, wiecie, nie? Dobra, ja to przyspieszę, bo tutaj jest dokładnie to samo. Mamy pierwszy dach. Drugi dach robimy tutaj natomiast w ten sposób. Ja to sobie skopiuję. Taką. Copy. Paste. Żeby szybciej to szło. Muszę sobie to zepsuć, żeby budować lepiej. Paste. O. I teraz tu sobie po prostu to dociągnę w taki oto sposób. A tutaj położę sobie... co ja położę tu? Położę tutaj... no, tego. Popłytki. Popłytki za to położę. Dobra. Tutaj robimy identycznie. Czyli po prostu klejamy sobie nasz dach. I jest git, musztarda. Z drugiej strony oczywiście robimy identycznie, czyli tutaj ciach, sobie to skopiuję ponownie. Tak jest po prostu wygodniej robić dla mnie dach, bo wiecie, zaoszczędzam wasz czas, a wy wiecie dokładnie jak to zrobić. Kurde, drugi raz skopiowałem, ale za mnie młot. Muszę zejść teraz tutaj, skopiować jeszcze raz i do góry wkleić. I tak naprawdę zarys cały nasz mamy już w teorii gotowy. Zostało nam zrobienie tego dachu i tutaj wstawienie komina. I dalej zostaną już tylko wyglądy kosmetyczne, także pokażę wam, jak zbudować ten dach. Ok, także tutaj robimy sobie obramówkę w taki sposób, ze zwykłych półpłytek drewnianych. Taki oto sposób. Tutaj natomiast w środku robimy sobie coś takiego. Taki świetlik. I tutaj oczywiście wstawiamy sobie nasze szkło. Oczywiście w międzyczasie wstawiamy sobie wszędzie szyby. Tam, gdzie potrzeba. Tutaj dodajemy sobie płotek w taki oto sposób. Dalej robimy sobie daszek. Daszek robimy jeden tutaj w taki oto sposób. I... o, udało się. I teraz tutaj dodajemy sobie oczywiście klapy. Tutaj również dodajemy sobie klapy.
tutaj natomiast dajemy ciemny płotek, tam daliśmy jasny, tutaj damy ciemny, żeby to lepiej kontrastowało. Natomiast tutaj również zrobimy sobie taką dużą donicę. Szczególnie, że myślę jeszcze dzisiaj nagrać odcinek z Fortnite'a, który zobaczycie może za tydzień, we wtorek. I w sumie tak naprawdę to już jest tutaj z grubsza wszystko. A, tutaj widzicie, nie zrobiłem. To ze mnie ma to. Tutaj oczywiście również dajemy. I no i oczywiście również robimy taki sam daszek, jak z tamtej strony. W taki oto sposób. Drzwi wstawiamy normalne i wewnątrz tutaj sobie robimy schodki. Ja to zrobiłem w taki sposób, że zrobiłem sobie tutaj schodki i dałem po prostu tutaj pionową kolumnę. A tutaj natomiast zrobiłem coś takiego i dałem ponownie odtąd coś takiego. Tylko że to wszystko z białego drewna i z tej strony adekwatnie tak samo, ale to wam pokażę na tym budynku, który jest skończony. A zapomniałem jeszcze komina zrobić, także od razu jeszcze zróbmy komin za pamięci. Komin. Komin robimy tutaj. Na, jak mamy drugą wysokość? Czekajcie, drugą czy trzecią teraz? Trzecią. Mamy trzecią wysokość, to robimy tutaj tak. Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa. I dwa kowadła. I to jest wszystko. To jest wszystko. Cały domek mamy już skończony. Tutaj ten. Wygląda on dokładnie tak samo jak ten, tu jest po prostu z innymi kwiatami, już dopicowany do fulla. Te płotki możecie dać, nie musicie, ja bym proponował dać jasne płotki. Jeszcze wam pokażę tylko, jak to by to wyglądało. Bo właśnie, tu są ciemne i one się zlewają, nie? Dlatego ja moim zdaniem tutaj bym dał jasne. I wtedy one fajnie kontrastują, nie? I z drugiej strony wtedy możecie dać sobie też tak samo. Bo to jest taki detal, ale on fajnie kontrastuje. No bo ciemne, no patrzcie, one się zlewają, dlatego no to... Szczerze mówiąc, nie wiem już jak wy lubicie, nie? Czy wolicie mieć ciemne, czy wolicie mieć takie bardziej kontrastujące, to już od was zależy. I tak jak mówiłem, drzwi wstawiamy normalne od wewnątrz i wewnątrz wygląda to w taki oto sposób. Będziecie mogli sobie puścić w zwolnionym tempie i zobaczyć, jak to u mnie wygląda. A tutaj zrobiłem na środku kolumnę i schodki tutaj idą odtąd raz, dwa i tutaj raz, dwa, jest jedno rozwalone i wchodzę do góry. I tak oto się prezentuje cały oto budynek. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobało, to zostawicie łapeczkę w górę, agresywną oczywiście, taką wiecie, luja takiego. Zapraszam was na moje streamy, które odbywają się różnie, dlatego i z różnych gier, nie tylko z Minecrafta. Minecrafta na streamach nie ma, także zapraszam was na streamy z innych gier. Jest naprawdę mega fajnie, mega fajny klimacik, zawsze jest dużo śmiechu, żartów i tak dalej. Także jeżeli chcecie się fajnie pobawić, to zapraszam na mojego streamka. Zapraszam również na mojego Instagrama, do którego link jest w opisie, jeżeli chcecie pojawić się na odcinku. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, chyba z Fortnite'a, przepraszam, we wtorek i z Minecrafta za tydzień w piątek. W takim razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia i udostępniajcie ten film. Zapraszam na Discord, na którym można ze mną pogadać, link w opisie, na Instagrama, na którym rzucam fajne fotki i macie zawsze info dzień wcześniej o wymiarach i o live'ach, to przeważnie jakoś chwilę przed wrzucam, także też zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z jak budować w Minecrafta, raczej z Fortnite'cie. No, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia, udostępniajcie ten film i ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, Rapajusia, cześć!